Jedna, głównie ballady, nie jakieś tam Mickiewiczowskie działy. W przeszłości miał debiuty w radio i w telewizji polskiej. Jest miłośnikiem subtelnej poezji, co odzwierciedla jego fraszka. Tyle w niej natchnienia i delikatnej treści, że to się w upale nie mieści. Zachwyca się też teatrem i znów zacytuję jego fraszkę pod tytułem Piękna sztuka. Piękna sztuka w teatrze wszystkim się podobała. W pierwszym rzędzie siedziała. I na zakończenie tej charakterystyki bogatej, szerokiej, aczkolwiek nie sposób, żeby ją dzisiaj wypowiedzieć i określić, bo trwałoby to o wiele dłużej niż cały spektakl. Irmuszynier jest szczery i konkretny, co można zauważyć w jego autorstwa aforyzmie. Bezinteresowność jest piękna, ale wspólnota interesów też nie brzydka. I zapraszam. Dziękuję. To było a propos zaproszenia do współpracy kulturalnej, gdzie dużo różnych pomysłów jest. Tu mi się bardzo przyjemnie zaczęła rozwijać współpraca z poznanymi ludźmi z Tarnowskich Gór, bardzo ciekawe środowisko. I to jest efekt już tego poznania się tutaj. Ja jestem z Rokitnicy. Kiedyś byłem na delegacji w liceum i zdarzyła się taka historyjka. Tytuł jest Będąc aż z samej Rokitnicy, Riviera, Hotel Park w Nicei, stąd po śniadaniu wychodzimy na konferencję z kolegami, młodą panienkę wtem widzimy. Amerykanie czy Anglicy? Tak natarczywie nas pytała ta młoda madam Smagłolica, aż na odchodnym usłyszała You have addressed your question badly, I'm from the very Rokitnica. Thank you.